Witajcie. CRV-ka przygotowana na wyjazd wakacyjny do Chorwacji. No dawno już i nie widziałem, żeby tak dupa siadła. Bok załadowany na maksa, a jeszcze nie ma pasażerów, a już tak auto siadło. Bagażnik na maksa to jeszcze nie jest wszystko. Tutaj młodsza córka się zmieści. Także auto, słuchajcie, będzie dopakowane naprawdę fest. Ale co chciałem powiedzieć, szkoda, że Mazda nie jest większa. Bo powiem wam szczerze, naprawdę szczerze, wolałbym jechać Mazdą. Im dłużej mamy Mazdę, im częściej ją jeżdżę na wymianę z CRV-ką, widzę pewne różnice. Nagrywałem wam zresztą filmiki. Jeżeli chodzi o prowadzenie, słuchajcie, Mazda deklasuje Hondę, ja nie mam wątpliwości. Znaczy ja wiem, że to jest może inne auto, bo to jest typowy SUV. Nie wiem, może Civiciem by się inaczej jechało. Mazdą się jeździ wzorcowo, finezyjnie. Honda jest toporna, jak spod topora. Także pozycja za kierownicą. Jeszcze teraz pojechałem sobie rano do sklepu Mazdą. No miodzie, po prostu miodzie, jak ta kierownica chodzi, jak skrzynia biegów chodzi, jak się siedzi. Powiem wam szczerze, że nawet próbowałem w Hondzie ustawiać fotel dokładnie pod siebie, tak jak w Maździe. No i nie ma opcji, słuchajcie, no tu się siedzi jak na taborecie, kierownica jakoś tak wysoko, jakoś jest jakaś taka duża, ciężej chodzi. Ten lewarek skrzyni biegów wysoko. Także do tej pory byłem bardzo zadowolony z Hondy. Znaczy generalnie jestem dalej zadowolony, bo auto jest bezawaryjne. Ale jak posmakowałem jazdy Mazdą, to powiem wam, znaczy nie jeździłem też CX-5 większą, ale podejrzewam, że się też lepiej jeździ niż CRV-ką. A kolejna sprawa, też już jest problem, widzę, z mocą. Przy tak załadowanym samochodzie, 4 osoby, jak człowiek chce dopieprzać na autostradzie i jeszcze wyprzedzać, to powiem wam, że brakuje. No tu jest za mały silnik, 2.0, 155 koni. No, pasowałoby, żeby to miało co najmniej 200 koni. Okej, dzięki. Trzymajcie się, ktoś ostatnio napisał, pytał w komentarzu, jakie są obroty przy 140 na godzinę na autostradzie. Ja nie pamiętam. Także w tej jeździe może przetestujemy i sprawdzimy. Na razie.